Tytusku, co tutaj jest na obrazku? Zęby. Rzeczywiście, a tu i wargi. I wargi, i usta, tak? A tu? Pasta do zębów. Do czego służy pasta? Do mycia zębów. A jest tu? Też taka do jedzenia. No rzeczywiście może być do jedzenia. A to jest chłopiec, co on tu ma? To... włosy. Tak, a tu jest? Szampon. Mhm. A tu są? Ręce. Zobaczymy, co najlepiej pasuje, skoro ja tu są widzę. Zęby i pasta do zębów, włosy i szampon do włosów. Ja już widzę. Ciekawa jestem, co tam najlepiej pasuje. Krem! Drugi krem? Nie! Tylko co najlepiej? To nie jest śmieszne. Mhm. Tak, bo mydło służy. Bo mydło służy do czego? Do mycia. No nie tylko. A teraz mamy takie trudne zadanie. Wiesz, ono jest trudne, bo ma już numer 16. Musimy dobrze uważać. Tu jest? Statek. No, nazwałabym go żaglowcem. Bo ma żagle. Ja nie. A ja tak. Wiesz, babcia statek jest... Statek piracki bym nazwał. No, ale żaglowie. Żaglowy statek piracki. No, tak. A tutaj? Poet. Tak. To bym nazwał żaglowcem. No tu są też żaglówki, które stoją w porcie. To jest żaglówka, to jest dużo żaglów. Wiec. Mm-hmm. Tu jest? Samolot. Tu jest lotnisko. Tak. I tu są takie pasy, na których... tu ląduje samolot, a potem kołuje, a potem startuje. Tak to się. A tutaj? Pociąg. To powiedz mi, co najlepiej pasuje? Żaglowiec, port, samolot, lotnisko. Żeby skończył najlepiej. Najlepiej pasuje to, bo tu kończę. Tak, można by tak powiedzieć. No bo to nie pasuje, tu nie kończy, a w wagon to w ogóle nie kończy. Więc jakby to pozostaje. Patrz, Tytusku, mamy nowe zadanie. Tutaj jest twoja ulubiona... Latarka! A tu? Bateria. Do czego jest ta bateria? Żeby co? Żeby naładować... Nie pamiętam, co to jest. Żarówka, bateria... No tu jest żarówka, tu jest bateria. Żarówka... Latarka. I to jest latarka, ale tam jest na pewno żarówka. I do czego jest ta bateria? Żeby co żarówka? Żeby żarówka świeciła, nie włączyła się. Tak, żeby świeciła. A tu jest? Latawiec. Tak. Zajrzałem do umysłu. Bardzo dobrze zajrzałeś. Czasem nie można sobie przypomnieć jakiegoś słowa rzeczywiście. A tutaj? Ja tak zajrzę. A tutaj popatrz na ten obrazek, bo on jest taki troszkę dziwny. Nie wiem, co tu pan chciał narysować. Też nie wiem. A co tu jest? Kwiatek, liść. Ja myślę, że może to jest drzewo, wiesz? To jest takie wzgórze. To jest drzewo. A co to ma oznaczać? Wiesz co? Co to ja myślę, że to tulipan i ma się otworzyć. Nie, na pewno nie tulipan. Ale na pewno też nie liść. Bo tulipan miałby liście. To jest drzewo. Ale co pan chciał narysować, kiedy nam narysował takie niebieskie? Wiatr. Musiałam zajrzeć do umysłu. To pięknie zajrzałeś. Rzeczywiście pan narysował nam wiatr. A tutaj? Samochód. To teraz spróbuj znaleźć. Musi mieć opony, ale ładuje się benzyną. Pięknie.